Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że dał nam Bóg się dzisiaj zgromadzić, że możemy wspólnie stawać przed Bożym obliczem. I jak zawsze zastanawiam się, co przygotować, co kładzie Bóg na serce, abyśmy wspólnie mogli rozważyć, abyśmy mogli wspólnie się zastanowić, abyśmy mogli wspólnie dzisiaj czytać właśnie w tej świętej księdze, którą nam zostawił Bóg. Bo myślę, że zgodzicie się ze mną, kochani, że jak dobrze, nie wiem jak dobrze byśmy znali Pismo Święte, nie wiem jak dobrze byśmy rozumieli Pismo Święte, Biblię, Torę, Prawo Boże, byśmy mieli znajomość rzeczy najlepszą, ale jeżeli w życiu tego nie będziemy stosować, to sami wiecie doskonale, że na nic to. Bo pamiętacie, co i apostoł Paweł mówił, że gdyby to miał tamto, ciało swoje wystawił na spalenie, rozdał całą majętność, a jednej rzeczy by nie miał, nic by to nie dało. Wiecie, co mam na myśli. I ostatnie wydarzenia, które wśród nas się dzieją, nasunęły mi takie wersety, którymi chciałbym się dzisiaj z braterstwem, z wami, kochani, podzielić. Tytuł może jest taki przewrotny, co ma na myśli, nas to dotyczy. Dokładnie to, co napisałem, nas to dotyczy. I gdy otworzymy wspólnie Ewangelię Mateusza, 18 rozdział, to chciałbym, żebyśmy tam zaczęli czytać od 15 wiersza. 18 rozdział Ewangelii Mateusza. I od 15 wiersza do 20 czytamy takie słowa. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeżeli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeżeli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystko użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Myślę, że może zastanawiacie się, dlaczego akurat te słowa przytoczyłem. Dlaczego właśnie to? Bo jest taka bardzo ważna rzecz. My jesteśmy braćmi i siostrami. Jesteśmy ciałem Chrystusa. Tworzymy społeczność. I to jest jedna z zasad, która nas dotyczy. Zobaczcie, przypomnijcie sobie, gdy Mojżesz wyprowadzał Izraela. Na co się Bóg gniewał na nich? Za co ich karał? Że co? Szemrali. Po namiotach gadali. I teraz dla nas jest ważne, abyśmy my przede wszystkim spojrzeli na siebie. Abyśmy my zaczęli od siebie. Abyśmy my to, co tu przeczytaliśmy i co przeczytamy w następnych wersetach, abyśmy my stosowali do siebie. Jeżeli tak będzie, to unikniemy bardzo wielu problemów. To nie pozwolimy, jak ja nieraz mówię, dawać miejsca diabłu. Bo jeżeli ja widzę, że brat grzeszy, to Pan Jezus co powiedział? Idź i upomnij go w cztery oczy. Porozmawiaj z nim. Czy ja mam pójść do siostry czy do brata i powiedzieć, słuchaj, Ania, Zbyszek zgrzeszył.
Co ja mam ze Zbyszkiem zrobić? Albo Ala, słuchaj, Ania zgrzeszyła. Czy ja mam tak postąpić? Co tu pisze? Mam iść i w cztery oczy powiedzieć, słuchaj, co się dzieje? To, co ty robisz, nie jest dobre. Chyba, że ja czegoś nie rozumiem. Czy ja dobrze widzę, że ty to robisz? Bo słuchaj, jeżeli robisz, to zastanów się, bo w Słowie Bożym jest powiedziane, że tego robić nie wolno. Jeżeli dojdziemy do porozumienia, chwała Bogu. Jeżeli ten brat powie, słuchaj, faktycznie, chwała Bogu, ja tego nie widzę, czy siostra, wiesz, masz rację, nie powinienem tego robić, to co? Oddajemy chwałę Bogu, idziemy dalej, nie ma tematu. A jeżeli nie posłucha, to wtedy co mówi Pan Jezus? Weź ze sobą jednego albo dwóch świadków i idźcie z nim porozmawiać w dwóch albo w trzech, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Bo jak wiecie w Torze, jeden świadek to nie był świadek wiarygodny. Musiało być dwóch albo trzech świadków. Takie jest prawo w Torze zapisane. I tak samo dzisiaj w świecie też, jak jest tylko jeden świadek, to jest słowo przeciwko słowu. To nie ma to mocy, ale jak jest dwóch świadków, to już jest inaczej. I tak samo tu jest powiedziane. Jeżeli nie posłucha, to jest drugi krok. Biorę brata czy siostrę, we dwóch czy trzech idziemy, rozmawiamy, żeby ten człowiek posłuchał. Jeżeli posłucha, chwała Bogu, idziemy dalej. Nie ma tematu. Nie wracamy do tego. Zamknięta sprawa, chwała Bogu. Jeżeli nie posłucha, to dopiero wtedy ci świadkowie idą do zboru i mówią, słuchajcie, bracia i siostry, z tym bratem, z tą siostrą jest taki i taki problem. Co robimy? I zgodnie z tym, co w danej sprawie, w takim przypadku mówi nam Słowo Boże, tak mamy postąpić. Natomiast jeżeli nie jest to grzech na śmierć, to jak pamiętacie, apostoł Paweł mówi, żeby takiego naznaczyć, ale żeby go nie traktować jak wroga. Czy mamy zasadę tak zwanych trzech kroków? I to się też do nas tyczy. Jeżeli coś jest nie tak, pamiętajmy o tym, bo każdy z nas ma prawo do popełnienia błędu. Nawet czasami nieświadomie. Jeżeli nieświadomie, chwała Bogu. Jeżeli świadomie, to już jest jakiś problem. To już jest niedobrze. Ale jeżeli, niezależnie od tego, jeżeli powstaje jakiś problem, naszym obowiązkiem jest pójść powiedzieć, słuchaj bracie, słuchaj siostro. Czyli działać, ale ostrożnie, nie robić z tego afery na cały zbór, czy na całą okolicę, czy na całe miasto, czy wioskę. Bo to nie jest Boże polecenie. Boże polecenie mówi, że mamy pójść rozmawiać. Nie do obcych, nie do brata czy siostry, ale do osoby zainteresowanej. Pójść, słuchaj, taka sprawa, co się dzieje. Pamiętajmy, braterstwo, o tym, bo to jest naprawdę bardzo ważna zasada. To jest zasada, którą nam dał Mesjasz. A myślę, że niektórzy Pawła mogą... A, co tam Paweł? Jeżeli Mesjasz powie, to ja uwierzę. To powiedział Mesjasz. I o tym pamiętajmy. I gdy następnie otworzymy inny werset, inny rozdział Ewangelii Mateusza, piąty rozdział, otwórzmy Ewangelię Mateusza, piąty rozdział, i zobaczcie, co tutaj w kazaniu na górze powiedział Mesjasz właśnie również w tym temacie, którym się dzisiaj zajmujemy. Czy to nas dotyczy, o relacjach właśnie między braćmi i siostrami, między nami wzajemnie. I tutaj otwórzmy piąty rozdział Ewangelii Mateusza, 21 wiersz do 26, czytamy takie słowa. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj. W niektórych przekładach w Torze jest powiedziane nie morduj. Czyli nawet tak dosadnie powiedziane. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeżeli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze,
by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Zobaczcie, bracia i siostry. Pan Jezus, dzisiaj niektórzy wierzący, niektórzy chrześcijanie mówią, Pan Jezus prawo zniósł. Wiecie, że ja uważam, że nie zniósł, że to jest fałszywa nauka i nieprawdziwa. Przykładem może być to właśnie, co przed chwilą przeczytaliśmy. Jeżeli Pan Jezus zniósł prawo, to dlaczego się na prawo powołuje? Bo mówi, napisane jest, nie zabijaj. Skoro go zniósł, nieważne, to po co się na nie powołuje? Ale jak wiemy, Pan Jezus tego prawa nie zniósł. Pan Jezus je wypełnił, udowodnił, że z Bożą pomocą można to prawo wypełniać. Inny sposób, można tego prawa nie łamać. Bo co znaczy to prawo wypełnić? To znaczy je nie łamać, nie przekraczać go. I tutaj, gdy czytamy, powołuje się, że powiedziane jest nie zabijaj, a kto dopuszcza się zabójstwa, podlega sądowi. I jak wiecie, w Torze było takie prawo odnośnie zabójstwa, że jeżeli ktoś zabił z premedytacją, to nie było ofiary przebłagalnej, nie było zadośćuczynienia, nic nie było. Ten człowiek musiał zginąć. Nawet spod ołtarza należało go wyciągnąć i miał być zabity. Śmierć za śmierć. Gdyby poszedł do miasta ucieczki, miał być stamtąd zabrany i zabity. Jeżeli zrobił, czyli właśnie zamordował. Dla mordercy była śmierć. Takie było prawo w Izraelu. A zobaczcie, co zrobił Pan Jezus. Czy zwróciliście uwagę? On mówi tak, a ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Zobaczcie, Pan Jezus podniósł poprzeczkę, już samo gniewanie się. Kiedyś pamiętacie, było, że gniew w sercu twoim. To jest duże obciążenie dla człowieka, jak jest gniew. Jak człowiek chodzi cały w gniewie, cały naładowany. To jest duże obciążenie. Nie bez powodu Pan Jezus mówi, że nie gniewajcie się. A zobaczcie, co mówi dalej. A kto powie swemu bratu raka, to znaczy, raka dosłownie, to znaczy człowiek, pusta głowa chyba. Zaraz, jak to było? 22. Dosłownie pusta głowa lub człowieku godny pogardy. Czyli coś obraźliwego, coś, co sprawi bratu przykrość, to już w tym momencie zaciąga winę, podlega wysokiej radzie. A kto mu rzeknie bezbożniku, podlega karze. I zobaczcie, o czym tu mówi, że Pan Jezus nakłada na nas obowiązek, na brata i na siostrę, bo to, że tu jest napisane, gdy brat twój, tu też jest i siostra. To dotyczy wszystkich, bo przed Bogiem każdy, czy to jest mężczyzna, czy niewiasta, jest ważny. Nie jest tak, że siostra nic nie znaczy. To dotyczy nas, jako dzieci Boże, że nie można pozwalać na takie uczucia u nas. Nie powinno to być. I zobaczcie, co dalej. Dzisiaj wiele osób się modli, ma złość, ma gniew w sercach i się modli. I czy myślicie, czy taka modlitwa dochodzi przez Boże oblicze? Pamiętacie, kiedyś było, wy się modlicie, ale jest przeszkoda. Co, że grzech jest przeszkoda, że grzech jest bariera, co przeszkadza. I zobaczcie, co tu mówi dalej. To jest dla nas też pouczenie, abyśmy my o tym pamiętali. I zobaczcie, co dalej powiedział Pan Jezus. Jeżeli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw ten dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój ofiarą. Zobaczcie, jaka zasada. Dzisiaj to, moim zdaniem, też można odnieść równie dobrze do modlitwy. Gdy przychodzisz przed Boże oblicze, modlisz się, stajesz przed Boże oblicze, bo dzisiaj ofiar, jak wiecie, nie składamy, ale jak już czytaliśmy i w Hebrajczyków, i w wielu miejscach, i w Objawieniu, że dzisiaj modlitwy są tą ofiarą, która przychodzi przed Boże oblicze, żeby nie było przeszkód w modlitwach, bo modlitwa nasza nie będzie przed Bogiem wysłuchana. A po co my przychodzimy do Boga się modlić?
po to, żeby On wysłuchał naszej modlitwy. A wcześniej co czytaliśmy? Gdzie dwóch albo trzech zgodnie prosi, ja tam jestem. Ale zwróćcie uwagę, przypomnijcie sobie, co było powiedziane, że się pojednali i wtedy stawali przed Bogiem i wspólnie wołali do Boga. Czyli to, o czym tutaj też mówi Pan Jezus, że wspomnisz, że jest problem, to zostaw dar, idź się pojednaj. Czyli zobaczcie, to są jakby, biorąc ten werset i werset, który czytaliśmy, wersety w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza, mamy dwie zależności, dwa obowiązki w dwie strony. Czyli jeżeli ja widzę, że brat grzeszy, mam iść rozmawiać, żeby nie doprowadzić, żebym nie był winien jego śmierci, bo jak u Ezechiela czytamy, jeżeli widzisz, że sprawiedliwy upada, a nie upomnisz go, to będziesz winny co? Jego śmierci. I tak samo na nas tu kładzie Mesjasz obowiązek. I tak samo, jeżeli ja przychodzę przed Boże oblicze z modlitwą i wspomnę, że coś jest nie tak, to mam obowiązek pójść do brata, siostry, porozmawiać, załatwić sprawę, wyjaśnić. Czyli to działa w obie strony. Jeżeli ty widzisz, że coś ze mną jest nie tak, masz obowiązek do mnie przyjść i w cztery oczy ze mną porozmawiać. Jeżeli ja coś mam w swoim sercu przeciwko bratu czy siostrze, obowiązek na mnie kładzie Mesjasz, że co mam zrobić? Pójść i porozmawiać, załatwić sprawę. Nie pozwolić, żeby to rosło, żeby to jątrzyło się. Bo wtedy czasami, jak jakiś problem zajdzie tak daleko, że już nie ma powrotu. I co wtedy? Wtedy jest katastrofa. I zobaczcie jeszcze, gdy otworzymy ten sam rozdział, nie ten sam rozdział, następny, 6 rozdział Ewangelii Mateusza, wszyscy znacie te słowa, 6 rozdział, i zobaczcie, co tu jest napisane. Dwunasty wiersz, modlitwa pańska, i tam jest to napisane. I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Tu jest bardzo ważne, w nawiązaniu do tych poprzednich wersetów, przebacz nam, jak i my przebaczamy. Jeżeli my nie przebaczamy, to i nam Bóg nie przebaczy. To jest oczywiste, z tego to wynika. Zobaczcie, przeczytaliśmy 2-3 wersety. Zobaczcie, jak wiele tego treści jest, która nas dotyczy i która reguluje życie w społeczności, życie w zborze, życie w Kościele. Ta sama zasada była w Izraelu, w społeczności Bożej. To jest naprawdę bardzo ważne. Otwórzmy dalej 5 rozdział Ewangelii Mateusza i czytamy, kochani, od wiersza 33 do 37. Zobaczcie, jakie tu są słowa ważne. Też w kazaniu na górze. Dzisiaj ludzie często czytają, a przelecą kazanie, ale piękne słowa Pan Jezus mówił na górze Oliwnej. No fajnie, nie? Ale co z tego wynika dla nas? Bo to są słowa również powiedziane do nas. Tu można powiedzieć, jest esencja nauczania Jezusowego, esencja nauczania Mesjasza. I zobaczmy, co tu Pan Jezus powiedział, co jest zapisane w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 33 wers do 37 czytamy. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. To jest też taka zasada, kochani, która nas chroni. Bo kim jest diabeł w całej tej układance Bożej? Jest to nasz przeciwnik, jest to nasz oskarżyciel.
On tylko czeka i patrzy, kiedy my się potkniemy, kiedy my coś zrobimy nie tak. Pamiętacie, jak czytaliśmy o szacie Jozuego, że była cała brudna. I później, gdy zdjęto z niego tą szatę i dano mu czystą, bo to były winy jego. Bo kto widzi? I teraz, gdy czytamy również w innym miejscu, gdy spierali się o ciało Mojżesza, to diabeł też chciał je, ale nie dostał. A dlaczego chciał? Bo Mojżesz był raz nieposłuszny. I już miał diabeł powód, żeby go oskarżyć. On jest mój, bo on zgrzeszył, był nieposłuszny. I teraz to jest dla nas pouczenie, że wasze tak niech będzie tak, a nie nie. A jeżeli przysięgacie, żeby nie przysięgać. Czytaliśmy ostatnio w parszy odnośnie ślubów, żeby jeżeli składamy jakiś ślub Bogu, to żeby to robić rozważnie, bo czytaliśmy o Jeftę, co się stało, jak złożył nierozważnie ślub i córka jego zginęła. Dlatego o tym też, to są takie dla nas pouczenia ważne. I tutaj, w tym przypadku jest taka zasada. Lepiej powiedzieć, słuchaj, jak Bóg pozwoli, zrobię to czy tamto. Bo wtedy diabeł nie ma nic do roboty. Bo jak nie uda się, no to słuchaj, no Pan Bóg nie pozwolił, tak? Ale jeżeli powiesz, słuchaj, będę na pewno 100%, to diabeł zrobi wszystko, żebyś nie był. Żebyś się spóźnił, żebyś to czy tamto nie uczynił. I co wtedy? I wtedy powie, patrz, jego tak miało być tak. Jakie to jego tak jest? I ma argument, ma powód, żeby nas oskarżać. Także to jest dla nas też takie pouczenie, abyśmy my byli mądrzy w postępowaniu codziennym. Właśnie mając to słowo, abyśmy z niego korzystali, z tych rad, jakie to słowo nam daje, to co mówił Mesjasz, to co mówili apostołowie, bo to wszystko, braterstwo, jest dla naszego uświęcenia, dla naszego wzrostu, dla naszego chodzenia przed Bogiem w sprawiedliwości, dojścia do sprawiedliwości. Otwórzmy następnie 7 rozdział Ewangelii Mateusza i zobaczcie, jakie tu są zapisane ważne słowa. Bo dzisiaj nieraz chrześcijanie, nie dwa, nie zważają na Słowo Boże, a zważają na moc, jaka jest w Kościele. A jak wiemy doskonale, Słowo i Duch ma być jedno. Nie może być rozbratu między nimi. Nie ma na to zgody. Czytaliśmy nieraz, jeżeli prorok przyjdzie, powie wam to i się stanie, a później was będzie namawiał, żeby iść do innych bogów, to co? Nie posłuchacie go i macie go zabić. I dzisiaj wielu ludzi widzi moc i idzie ślepo, bo jest moc, bo coś się dzieje, coś nadzwyczajnego. A zobaczcie, co powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 21 i do 23 wiersza. Przeczytajmy tam ważne takie słowa, moim zdaniem bardzo ważne, abyśmy my właśnie byli czujni. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten to spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu mi powie w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia? A co mówi im Pan Jezus? Wtedy oświadczę im, nigdy was nie znałem, odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Bracia i siostry, zobaczcie, co tu się działo. Oni mówią tak, Panie, przecież my prorokowaliśmy mocą Twojego imienia, wyrzucaliśmy złe duchy, cuda czyniliśmy, tak? A co im mówi Słowo Boże, co im mówi Boża odpowiedź jaka? Nigdy was nie znałem, odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.
Niedawno rozmawiałem z jednym bratem na temat tego wersetu i on mówi: słuchaj, ale nie, to nie chodzi o wierzących, to nie chodzi o chrześcijan, to chodzi o tych Żydów, o tych, co oni tam wtedy uzdrawiali, czynili, że oni to ten, że on im powie, że ich nie zna, bo oni go przecież nie uwierzyli w Mesjasza. Ja tak mówię, mówię zaraz, ale mówię, no nie do końca, mówię, bo mówię, zobacz. Tu jest tak powiedziane, w owym dniu oni powiedzą tak: Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Czyli nie jakąś tam mocą, tylko w imieniu Jezusa Chrystusa to czynili, mocą Twego imienia. Czyli to już jest później. To nie jest w tym czasie, nie mówi tutaj w moim przekonaniu o tym czasie, gdy on głosił Ewangelię, ale mówi o tym później, gdy już po swoim śmierci, zmartwychwstaniu, gdy była głoszona Ewangelia o Jezusie Chrystusie. I dzisiaj tak się dzieje, że dzisiaj wielu kaznodziejów, proroków, cudotwórców mocą czy w imieniu Jezusa Chrystusa to robi. Pytanie, jaką mocą, to nie wiem, ale w imieniu Mesjasza, w imieniu Jezusa Chrystusa uzdrawiają, różne rzeczy się dzieją. Ale co oni głoszą poza tym? Prawo Boże nieważne, 10 przykazań nieważne, tylko miłość Chrystusa jest ważna, tylko miłość do Boga jest ważna. I nie postępują zgodnie z Bożym przykazaniem. Co to jest czynienie nieprawości? Nieprawość to jest inaczej postępowanie wbrew prawu, przekraczanie prawa. Tutaj ja jestem przekonany, myślę, że wy też, że Mesjasz miał na myśli prawo Boże, bo jego prawo ludzkie jako tako nie obchodziło. Jego obchodziło prawo Boże, aby on przed Bogiem był czysty, święty, był bez grzechu przed Bogiem. Bo może prawo rzymskie co innego nakazywało i pewnie według jakiegoś tam prawa rzymskiego byłby przestępcą tego prawa, bo jak wiecie, w prawie rzymskim trzeba było oddawać cześć Cezarowi jako Bogu, a wiadomo, że Żydzi tego nie robili. Na pewno tego nie uczynił również i Mesjasz. Więc jeśli byśmy brali inne prawo, okej. Okay. Ale w moim przekonaniu, i wierzę, że tak samo wy rozumiecie, że gdy rozważamy sprawy Boże i mówimy o prawie, to interesuje nas prawo Boże, które jest zawarte w Torze i w całej Biblii, a nie prawo jakieś tam inne. I tak samo miarą, która do nas będzie przykładana w dniu sądu, to nie będzie miara prawa polskiego, rzymskiego czy jakiegoś innego, ale tą miarą będzie prawo Boże. I na podstawie tego prawa będziemy osądzeni lub uniewinnieni, jakie były nasze uczynki, złe lub dobre. I definicja tego wynika z prawa Bożego. To prawo Boże definiuje, co jest przed Bogiem dobre, a co złe. Nie ktoś tam, gdzieś, ale prawo Boże. I w tym momencie, zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli Słowo i Duch nie są takie same, nie są jednością, nie uzupełniają się, to mamy wtedy problem. Dlatego, kochani, bądźmy czujni. Nie idźmy za mocą tylko, bo ta moc dzieje się i ta moc jeszcze będzie dużo większa. Jeszcze takie cuda, jeśli da nam Bóg dożyć, zobaczymy, że się w głowie nie mieści. Ale pamiętajcie jedną rzecz. Kto za tym stoi? Co, jaka idzie za tym nauka, czy Boża, czy nie. To jest dla nas ochrona. My możemy na podstawie Biblii ocenić, ale musimy ją czytać, musimy ją badać, abyśmy mogli ocenić, czy ta moc, z którą mamy do czynienia, czy to jest Boża, czy to może być Boża moc. Pamiętajmy o tym, a wtedy wiele rzeczy nas ominie. I tak samo tutaj jestem przekonany, że właśnie mówi to o czasie, Pan Jezus mówi tutaj o czasie tym, który miał nastąpić, gdy w Jego imieniu była głoszona Ewangelia i różne rzeczy się działy. Pytanie, czy w tym był Bóg? Na pewno jest tu mowa o takim przypadku, w którym Boga nie było. W tym działaniu, bo On powiedział: nigdy was nie znałem, odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.
Otwórzmy następnie 12 rozdział listu do Hebrajczyków. I tam zobaczcie, co... Rzymian, przepraszam. List do Rzymian, tak. List do Rzymian, 12 rozdział. Dziękuję za czujność. List do Rzymian, 12 rozdział. I zobaczcie tutaj, w nawiązaniu do naszego tematu, co napisał apostoł Paweł. Tych wersetów oczywiście jest dużo więcej, ale nie sposób wszystkie przeczytać. Starałem się wybrać w moim przekonaniu te takie najistotniejsze. I gdy otworzymy list do Rzymian, 12 rozdział, od wiersza 14 do 21 czytamy takie słowa. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan, ale jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go, jeżeli pragnie, napój go, tak bowiem czyniąc, węgle żarzące gromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Na pewno to nie raz, nie dwa czytaliście, znacie tę zasadę. Tylko chciałem tu zwrócić uwagę na to, że to dotyczy nas. Apostoł Paweł tu nie mówi, Koryntianie, błogosławcie tych, którzy was prześladują. On tu nie powiedział. Czy tam inni jacyś Galatowie. On mówi tu do nas, błogosławcie tych, którzy was prześladują. Nas. I teraz zobaczcie, jakie to jest trudne. To wcale nie jest prosta sprawa. Ktoś cię prześladuje, gnębi, a ty masz mu dobrze czynić, a ty masz go szanować, a ty masz go kochać, tak? Gdy on będzie spragniony, głodny, masz mu pomóc, przyjść z pomocą. To jest naprawdę, bracia i siostry, trudne. Ale od tego od nas oczekuje Mesja, żebyśmy my tak się wydoskonalili w miłości, w działaniu, abyśmy właśnie te owoce ciała podbijali, ażeby wychodziły owoce ducha. To jest walka. To jest ciągła praca nad sobą, ale z modlitwą, z Mesjaszem, wsparciem Bożym, wsparciem Duchem Świętym. I wtedy dajemy radę. Ale to jest to. I teraz zobaczcie, jeżeli w nas będzie pragnienie właśnie, żeby... Nie dam. Dobra. Nie odpłacę. To już wygrywamy. To już jest krok do przodu. A jeżeli do tego jeszcze weźmiemy, kochani, będziemy dobrze czynić temu człowiekowi. Bo co znaczy to słowo węgle żarzące zgromadzasz na jego głowę? Przecież on nie jest idiotą. On wie, co ci złego uczynił, tak? Ile ci tam robił pod górkę i tak dalej, a ty mu nagle przychodzisz i mu dobrze czynisz. Czyli sumienie jego mu wyrzuca. Ja taki zły, a on tyle mu złego zrobiłem, a on mi dobrze zrobił. To są te węgle żarzące, coś go będzie paliło. On może się wtedy zastanowi, może dzięki temu się nawróci i może powie faktycznie, może ten Zbyszek, czy Darek, czy ta Ania, może faktycznie tam z nimi jest ten Bóg prawdziwy, jak on ich tego uczy. Może ja wtedy tego Boga będę chciał poznać. Może ja przyjdę, zacznę czytać Biblię, co to za Bóg jest, który ich tak uczy, że oni tak mają postępować, bo ja to bym od razu dał ripostę, od razu bym przyłożył, żeby było jeden do jednego. A oni nie. To gdzie oni się tego uczą? Kto ich tego uczy? I to jest takie działanie. My nie wiemy, co ta druga strona, jak będzie myśleć, ale może tak właśnie się stać, że kiedyś się zastanowi taki człowiek i
powie, muszę zajrzeć do tej Biblii. Co tam jest o tym Bogu napisane, którego oni wierzą, którego oni zasad słuchają nauki, którego Ewangelii słuchają. Bo jak czytaliśmy, po czym nas mają ludzie poznać? Po miłości wzajemnej. Po tym nas mają poznać. A miłość jaka ma być, to wiemy. I to jest ta zasada. Druga bardzo ważna rzecz. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. I tu jest to. Do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan, ale jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm i tak dalej. To są ważne słowa. Do mnie należy pomsta, ja odpłacę, mówi Pan. Nie wiem, czy się zastanawialiście kiedyś nad tymi słowami. Co one znaczą? Czego jest Bóg mścicielem? Grzechu. Bóg jest mścicielem grzechu. Do mnie należy pomsta, ja odpłacę. Bóg stawia się za swoim ludem. Ale teraz zobaczcie, bo ja tego aż tak nie widziałem, ale przyszły mi takie właśnie też myśli. Czy to czasem nie jest też tak, w myśl zasady, co byście wy chcieli, aby ludzie wam czynili i wy im czyńcie. I teraz zobaczcie. Jeżeli do mnie należy pomsta, ja odpłacę, mówi Pan, czyli ja mówię, Panie Boże, ja robię to, a Ty rozsądź. Zobaczcie, że to jest ochrona i dla nas. Bo jeżeli my coś złego czynimy, to i my dostaniemy też. Bo czasami my możemy nie wiedzieć, czy my coś złego czynimy. A jeżeli Bóg zobaczy, aha, On się nie mści, zostawił to mi, a czytamy, że co? Miłość przykrywa wiele grzechów. Czy On zadziałał z miłością do przeciwnika, to ja Mu może daruję. To może Bóg nam, jak to mówią, nie da próby czy doświadczenia, żebyśmy się ogarnęli i tego nie czynili. Czy tu też może być i dla nas taka ochrona. Jak jest powiedziane, miłość wiele grzechów przykrywa. Pamiętajcie, braterstwo, to jest trudne. Ja mam świadomość, że to jest naprawdę trudne. Ale tego oczekuje od nas Bóg. Uświęcenie, życie właśnie według wiary, do tego ma nas doprowadzić. Abyśmy błogosławili naszych nieprzyjaciół. Czyli zobaczcie, jeżeli brat z siostrą, braterstwo między sobą, nie mogą dojść do ładu, a tu czytamy, że my tych, co nas nienawidzą, mamy błogosławić, to tym bardziej myślę brata i siostry. Pamiętajmy o tym, to są bardzo ważne słowa. Otwórzmy następnie pierwszy list Koryntian, które też chciałbym dzisiaj, żebyśmy wspólnie przeczytali. W pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział. Zobaczcie, jakie tutaj też są dla nas ciekawe słowa. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział i czytamy od 9 do 11 wiersza. I apostoł Paweł pisze do Koryntian tak. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Zobaczcie, bracia i siostry, kto nie odziedziczy Królestwa Bożego? To jest wyraźnie powiedziane. Nie odziedziczy taki człowiek Królestwa Bożego. Dlatego my badajmy siebie, badajmy swoje serce, życie, postępowanie, aby tych rzeczy nie było w naszych członkach, w naszym działaniu. Ponieważ wtedy rodzi się problem. Nie u innych. Bo to, jeżeli te czyny będzie miał Antek, czy Rysiek, czy Krzysiek, to on nie odziedziczy Królestwa Bożego. Ale jeżeli ja będę miał te czyny, to co? On nie odziedziczy, czy ja nie odziedziczę? Bo on tu mówi, kto to czyni, Królestwa Bożego nie odziedziczy. Czyli jeżeli ja będę to czynił, to ja też Królestwa Bożego nie odziedziczę.
Dlatego znowu Słowo Boże mówi, żebyśmy my siebie badali właśnie poprzez pryzmat Słowa Bożego, jak żyjemy, jak postępujemy, co jest w naszym życiu. Jeżeli czegoś nie widzimy, prośmy Pana, żeby nam pokazał. Jeżeli coś widzimy, wołajmy do Boga, aby nam pomógł. Aby nam dał siłę, abyśmy, jak to mówią, zamknęli buzię i nie odpalili ripostą. Nie dali poznać, odczuć, że ja też potrafię. Bo Bóg wie, że my potrafimy. Ale Bóg nas uczy, żeby w nas tego złego postępowania nie było pośród nas. Żebyśmy właśnie my nie byli, tak jak w świecie, cudzołożnicy, rozwięźli. Żebyśmy nie byli homoseksualni. Żebyśmy nie byli złodziejami. Ale zobaczcie, jakie tu są nawet niuanse, by można powiedzieć. Bo jak weźmiemy 10 przykazań, to jest wyraźnie. Nie morduj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zabijaj. Jasna sprawa. Nie kłam, ale zobaczcie, co tu jest powiedziane. Ani rozwięźli, ani złodzieje, ani... To no okej, okay. Jasna sprawa. Ale tu chciwi, pijacy, oszczercy. Oszczercy. Co to znaczy oszczerca? To znaczy to taki, który właśnie rzuca oszczerca, czyli rozpowiada rzeczy nieprawdziwe. Taki też jest tutaj wymieniony, że nie odziedziczy Królestwa Bożego. Plotka, tak zwana plotka. Plotka, plotka, rodzi plotkę i tak dalej. Oszczercy. Ktoś, kto rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, historie Królestwa Bożego, nie odziedziczy. Zobaczcie, to są naprawdę już wysoko postawiona poprzeczka. Pijacy, no to jest jasne, że jak ktoś jest alkoholikiem, ma problem, musi z tym podjąć walkę, bo inaczej może nie być w stanie, czy nie będzie w stanie, nawet nie może, bo to jest wyraźnie powiedziane, że ci ludzie nie odziedziczą Królestwa. I zobaczcie, co dalej jest. To jest to, co jakby nas ratuje w tym wszystkim. Wiersz 11 mówi tak. Takimi byli niektórzy z was, lecz co? Zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Czyli mówi tu o chrzcie wodnym, bo jak już czytaliśmy kiedyś, chrzest wodny, jak pisze u apostoła Piotra, jest to prośba, zwrócenie o dobre sumienie. Czyli po prostu jest dzięki ofierze Mesjasza my mamy czystą kartę i teraz mamy z Bożą pomocą i z Duchem Bożym, z pomocą Ducha Bożego walczyć, żeby to nie było w naszym życiu. Mamy po prostu do tego podnosić poprzeczkę, uświęcać się. Wielu z nas przecież było, którzy się nawrócili, byli pijakami, palili papierosy, kradli, różne złe rzeczy robili, ale z Bożą pomocą podjęli walkę, Bóg się zmiłował, dał z tego wyjść, zostali uwolnieni. Chwała Bogu, tak było, ale Bóg nie patrzy na to, co było kiedyś, bo po to dał swego Syna, i po to umarł, że gdy my przechodzimy w chrzcie wodnym w imieniu Mesjasza, i poprzez Jego ofiarę z wiarą to czynimy, mamy odpuszczenie grzechów. Taka jest obietnica w Słowie Bożym. I każdy ma prawo z niej skorzystać. Zobaczcie, gdy otworzymy list do Galatów, 5 rozdział. Zobaczcie, co tutaj napisał apostoł Paweł. Wiem, że znacie te teksty, ale jestem przekonany, że proza życia jest na tyle trudna, ciężka, że nieraz, nie dwa te rzeczy gdzieś nam umykają, gdzieś o tym zapominamy. I teraz zobaczcie, czytaliśmy w Koryntianach, jakie czyny są, jeżeli ci ludzie się dopuszczają ich, to co Królestwa Bożego nie odziedziczą. A gdy otworzymy list do Galatów, 5 rozdział i czytamy od 22 do 25 wiersza, zobaczcie, co tutaj apostoł Paweł napisał. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Czyli prawo jest przeciwko tamtym, co żeśmy czytali, bo przekraczali prawo Boże i Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale ci, którzy mają owoce ducha,
to przeciw takim, co to nie ma prawa, czyli prawo ich nie oskarży, Bóg ich nie potępi. I dalej patrzcie, co jest napisane. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami, mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Zobaczcie, co tu jest napisane. Co napisał apostoł Paweł? Ja nie chcę czytać tam, co wcześniej odnosi owoców ciała, bo my to wiemy, znamy. Ale tu właśnie dla nas jest tym pouczeniem, że my mamy dążyć, żeby w naszym życiu, wśród nas i na zgromadzeniu, i w codziennym działaniu, i w domach naszych, wszędzie, każdego dnia, każdej nocy, gdy coś robimy, funkcjonujemy, nie tylko w szabat, nie tylko w Dzień Pięćdziesiątnicy, czy w Święto Namiotów, czy jakiś inny dzień świąteczny, czy w urodziny Zbyszka, czy Ali. Nie. Codziennie, zawsze, każdego dnia mamy się starać, dążyć do tego, żeby w naszym życiu były owoce Ducha. I wtedy będziemy dawać właściwe świadectwo o naszym Bogu. Bo ludzie patrzą, jak my żyjemy, robimy, postępujemy. Nie wiecie nawet, jak bardzo. A mówi co Pan Jezus? Żebyście nie byli zgorszeniem dla tych maluczkich. To jest ważne, abyśmy my, podając się za lud Boży, za dzieci Boże, abyśmy nie byli zgorszeniem dla innych, dla obcych, dla tych, co są spoza społeczności. Też jest taka nauka w Słowie Bożym, wiecie o tym. Gdy otworzymy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, zobaczcie, co tam jest napisane, 7 rozdział Ewangelii Mateusza, to też właśnie jest to, o czym dzisiaj rozmawiamy. 7 rozdział Ewangelii Mateusza, 15 werset do 20 i czytamy tu, kochani, tak. Kawałek. Z Mateusza otworzyłem Łukasza. Już momento. Siódmy rozdział Ewangelii Mateusza, 15 werset do 20 czytamy tak. Strzeżcie się fałszywych proroków, które przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc poznacie ich po ich owocach. Na pewno znacie te słowa, ten werset. Ale taka jest, bracia i siostry, zasada biblijna. Taka jest zasada, którą głosił Pan Jezus Chrystus. Że co? Złe drzewo wyda dobry owoc? Nie da się. Więc jeżeli widzimy złe owoce wśród ludzi wierzących, którzy powinny być dobrymi drzewami, to co? To są dobre drzewa? Jaki ich los spotka? Tu jest napisane. Wycięte będzie i w ogień wrzucone. Nie łudźmy się, bracia i siostry. Dobre drzewo musi wydawać co? Dobry owoc. Dobre drzewo nie może, nie ma prawa wydać złego owocu. A jeżeli wydaje tak zwane dobre drzewo zły owoc, to co to jest? To powiedziane. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. To nie jest dobre drzewo. Nie ma takiej możliwości, bo po owocach ich poznacie. I dzisiaj nie raz, nie dwa się słyszy, bracia i siostry, wielcy kaznodzieje,
kościoły mają po 1000 ludzi albo więcej, telewizję, wszystko, a on co? Cudzołożnik, złodziej, morderca. A on Chrystusa głosi, tylko jakiego? I później jest załamanie duchowe, później ludzie tracą wiarę przez takiego człowieka i jest problem. Tak się niestety dzieje. Dlatego Słowo Boże nas ostrzega o tym, że dobre owoce wydaje tylko dobre drzewo, a złe drzewo nie ma prawa wydać dobrego owocu. I jest powiedziane po owocach, czyli tutaj wyraźnie wiemy, że po uczynkach, po życiu, po działaniu, po tym poznamy, czy to jest dobre drzewo. Tak samo my baczmy na siebie, abyśmy właśnie byli dobrym drzewem, aby wśród nas były tylko dobre owoce, a nie złe, bo to się Bogu podobać nie będzie. Myślę, że to jest proste, jasne i zrozumiałe dla nas, abyśmy nie dali się, bracia i siostry, zwieść. Nie ma opcji, żeby dobre owoce były na złym drzewie. Nie ma takiej opcji. Pamiętajmy o tym. Otwórzmy następnie list do Efezjan. 4 rozdział listu do Efezjan. Zobaczcie, tutaj apostoł Paweł dał też takie, myślę, ważne pouczenie, które chciałbym, abyśmy dzisiaj wspólnie właśnie przeczytali. I otwórzmy list do Efezjan, 4 rozdział, i tam czytamy od 25 do 32 wiersza ten fragment. Apostoł Paweł pisze tak. Dlatego, odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście dla siebie członkami, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Czyli tworzymy ciało Chrystusa. O to tu chodzi. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz niech raczej pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Proste słowa, bracia i siostry. Do zasad, których musimy, może nie musimy, powinniśmy się stosować, jeżeli nie chcemy mieć kłopotów. Powinniśmy się stosować, dzięki temu unikniemy wielu problemów, wielu ataków diabelskich. Odrzucić kłamstwo, a czytaliśmy wcześniej, że kłamstwo Królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc tutaj no nie ma wątpliwości, bo jesteście dla siebie nawzajem członkami. My wspólnie tworzymy Bożą rodzinę, tworzymy Bożą społeczność. I tak jak czytaliśmy w liście do, pierwszym liście do Koryntian, gdzie Paweł pisze, że jest ręka, jest noga, jest oko, głowa. Każdy jest potrzebny. I to musimy o tym pamiętać, że my wszyscy jesteśmy dla siebie nawzajem potrzebni. Jeden umie to, drugi to, jeden tamto. I gdy wspólnie będziemy się wspierać i wspólnie działać jak jedno ciało, bo jak ciało, jak organizm działa, to się nie da rękę odciąć, wyrzucić, jest mi niepotrzebna. Nie. Tak samo wiecie, jak nas zabolało to, co się wydarzyło. To nie przeszło tak, a niech sobie idą. Nie. Bo nagle kogoś ubyło z naszego otoczenia. I jak ciężko to, żeśmy wszyscy przeżyli. I tu jest co ważne, co Paweł tutaj o tym pisze. Zobaczcie, taka rzecz. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Czyli dopuszcza, że jeżeli nawet
Jest różnica zdań, ktoś się pogniewa, coś, okej. Ale musimy temat załatwić, żeby nie zaszło nad naszym gniewem słońce. Żeby nie dawać miejsca diabłu. Czyli to jest to, o czym już mówiliśmy, że jeżeli coś widzimy, coś się wydarzy, nie zostawiajmy tego. Bo później, jeżeli kogoś zagniewaliśmy, czy komuś sprawiliśmy wielką przykrość, czy ktoś nam, to nas to boli. My to później przeżywamy, analizujemy. Później mówimy w domu, no jak on mógł mi tak powiedzieć, jak on mógł mi to zrobić. I wtedy co robimy? Wciągamy partnerkę, czy rodzinę wciągamy do tego bólu, do tego gniewu. Zobaczcie, to się rozlewa mimo woli. Czy my chcemy, czy nie, to się rozleje. A jeżeli załatwimy, słońce nie zajdzie, nie ma tematu, słuchaj, przeprosiliśmy się, załatwione jest, ja może za dużo powiedziałem, może on mnie źle zrozumiał i rozchodzimy się w pokoju. I wtedy nie ma w domu gadania, ale on mi powiedział, jak on mógł mi tak powiedzieć, co to za brat, co to za siostra. I zobaczcie, co się dzieje. Dzieje się to, o czym mówi Słowo Boże, żeby tego nie było w naszych domach. Gniewu, złości, zapalczywości, oszczerstwa, bo później bardzo łatwo wyciągnąć, są niedomówienia, wyciągnąć niepotrzebne wnioski, dalekosiężne, których nawet nie było. Ja kiedyś miałem z żoną, coś do mnie żona mówi i ja mówię, co ona mówi, nie? I mówię do niej, tyś to powiedziała? Mówi, nie, ja tak i tak powiedziałam. Ja źle usłyszałem, pewnie i wam się coś zdarzyło, że ktoś mówi, a ty całkiem inaczej usłyszałeś. I gdybym ja od razu tego nie wyjaśnił, to może bym sobie myślał, jak ona mogła tak powiedzieć. Ale ona tak nie powiedziała. Ona powiedziała inaczej, ja po prostu źle zrozumiałem. To się zdarza. Ale jeżeli właściwie zareagujemy, nie ma problemu. Wyjaśniliśmy, idziemy dalej. I chwała Bogu, nie dajemy miejsca diabłu. To jest naprawdę bardzo ważne. Bo tu jest powiedziane, ani nie dawajcie miejsca diabłu. I zobaczcie, to jest bardzo ważne słowo. Ja nie wiem, czy wy się, braterstwo, na tym zastanawialiście, co znaczy dawać miejsce diabłu. I tu dalej apostoł Paweł to wyjaśnia. Co to znaczy dawać miejsce diabłu? Posłuchajcie. Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście opieczętowani dzień kupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Myślicie, co ja mam na myśli? Nie dawajcie miejsca diabłu. No bo jak ktoś kradnie, to co, nie daje miejsca diabłu? Bo diabeł powie, patrz, taki on wierzący, a on kradnie. Ale on wierzący, ale on twój sługa. I co? Dajemy miejsce diabłu, żeby oskarżał. I w każdym takim działaniu, jak jest gniew, jak jest złość, jak jest walka między braćmi, jak jest oskarżanie albo złośliwość brata do brata, to diabeł się czuje, patrz, ale oni się kochają, ale twoi słudzy, jak się szanują, jak między sobą rozmawiają. Dajemy miejsce diabłu, kochani. To jest naprawdę ważne. Ja wiem, że to jest trudne. Ja to wiem. Ale wiem również, że jest to z Bożą pomocą do ogarnięcia, do opanowania. Jest. Bo gdyby to nie było, to by tego zalecenia nie było, żebyśmy w tym kierunku szli. Bo po co polecać komuś, że ma tak robić, jak Bóg z góry wie, że to się nie da? Przecież Bóg nie jest względem nas przewrotny. Bóg jest uczciwy względem człowieka i mówi, jeżeli tak, tak i tak, to tak jest. Bynajmniej ja nigdzie nie znalazłem w Słowie Bożym, żeby było inaczej. Jeżeli znaleźliście, okej, pokażcie, będziemy się zastanawiać. Może jest inaczej, ale dzisiaj tak uważam, że Bóg skoro mówi, że tak czy tak mamy robić, to jest to dla nas do osiągnięcia. Tylko, że my musimy podjąć z Bogiem współpracę. Bo mam takiego znajomego, fajny człowiek, ale jest alkoholikiem.
i nie ma, nie idzie. On był przekonany, że on sobie da radę sam. Nie daje rady. I jestem przekonany, że nie da rady, bo jest to temat trudny. Ale znam ludzi, którzy byli alkoholikami i z Bożą pomocą, z modlitwą, z Bożym wsparciem trzymają się, chwycili się Boga, trzymają się Boga i już nie są alkoholikami. Bóg ich wyzwolił z tego. Rodzina odżyła, wszystko wróciło na właściwe tory. Ci, którzy nie mieli w rodzinie alkoholików, to nie wiedzą, o czym mówię. Ci, co mieli, to wiedzą, o czym mówię. Jest to straszna sprawa. I tak samo ja wiem, że on sobie nie da rady. Ale jak przyjdziemy po pomoc do Boga, to Bóg pomoże, bo znam wiele przykładów ludzi wierzących, wiele lat, że trzymających się Boga, idących tą drogą, którzy już nie są alkoholikami, bo Bóg ich od tego uwolnił. I tak samo od nas też może od różnych spraw, z którymi nie dajemy sobie rady, uwolnić. Jeżeli nie możemy, sami módlmy się, prośmy Boga, Panie Jezu, pomóż mi w tym czy w tym. A Bóg pomoże, bo On chce, żebyśmy my byli zbawieni, żebyśmy my mieli życie. Bogu nie zależy na naszej śmierci. On nie przyszedł po to na krzyż, żeby nas potępić, żebyśmy my zginęli, żebyśmy dalej w grzechach swoich żyli i błądzili. Nie, On po to przyszedł, żeby nas uwolnić, żeby nadać drogę, żeby nas pojednać z Bogiem. Po to Mesjasz przyszedł. I ta droga jest otwarta dla wszystkich. Dla nas też. I co więcej, mamy wsparcie od Niego. Otwórzmy Kolosan, trzeci rozdział. List do Kolosan, trzeci rozdział. Zobaczcie, co tutaj też apostoł Paweł napisał. List do Kolosan, trzeci rozdział i czytamy od 5 do 10 wiersza. Zobaczcie, tutaj jakby apostoł Paweł rozwija to, o czym właśnie wcześniej czytaliśmy. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach. Rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. A teraz i wy odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga według obrazu tego, który go stworzył. Zobaczcie, bracia i siostry, jak to są ważne słowa. To jest napisane w Piśmie Świętym, w liście do Kolosan. On mówi tak: zadajcie śmierć temu, co przyziemne w waszych członkach. Rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwa. Z powodu tych czynów nadchodzi gniew Boży. Zobaczcie, jak wysoko jest poprzeczka podniesiona. Ale tak jak mówiłem, to jest do osiągnięcia. My mamy się odradzać. Zobaczcie, co dalej pisze. A teraz i wy odrzućcie to wszystko. A jeszcze to ważne. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. Ale gdy my wychodzimy ze świata, idziemy do Boga, to my musimy to odrzucić. Nie może być tak, że będąc w świecie, będziemy i z Bogiem. Nie da się, bracia i siostry. Nie da się tego połączyć. Dlatego tu mówi tak. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. A teraz i wy odrzućcie to wszystko. Patrzcie co. Nie cudzołóstwo i ten, ale on już tu podniósł poprzeczkę i mówi tak. Zobaczcie, jakie ważne uczucia, jakie ważne emocje, działania, które nie powinny być w człowieku. Gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych.
Zobaczcie, jakie to są ważne sprawy. Bo jeżeli ja przyjdę do brata i siostry i będę właśnie taki zły, ostry, będę walił, będę wykazywał to, tamto, a ty to, a ty to, a ty to, to będzie po Bożemu? Tego nas uczy Bóg? A on to, a on tamto. Nie. Nas Bóg mówi, że co? Słuchaj, masz problem, to się módlmy. Z miłością, wyciągnij rękę. Jak możesz głodnemu czy sponiewieranemu mówić o miłości, jak mu tej miłości pomocy nie okażesz? Tak jak mówi i apostoł Jakub, że najpierw daj mu jeść. Przyodź go, nakarm go. To, co on potrzebuje, czyli najpierw, żeby mu iść do niego, to najpierw trzeba mu, jeżeli jest taka potrzeba, przyjść z tą pomocą dla ciała, żeby on nie myślał o ciele, ale mógł się zastanowić nad duchem. Bo inaczej, co ty mu będziesz mówił o tym, a mu się pić chce? A on, ty mu nie dasz pić, bo to on musi teraz słuchać Ewangelii 2 godziny. A on chce pić. Więc to wszystko pokazuje nam, jak my mamy postępować. I zobaczcie, co dalej. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami. Gdy się nawracasz, bo co znaczy nawróćcie się? Właśnie nawrócicie, czyli zawrócić od czegoś. W tym przypadku słowo mówi od grzechu. Gdy się nawracamy, później idziemy i gdy przychodzimy, dochodzimy do chrztu wodnego, to wtedy, jak czytamy w liście do Rzymian 6 rozdziale, wtedy jest, że nasz stary człowiek umiera poprzez zanurzenie właśnie w wodzie, w ofiarę i śmierć Chrystusa i powstaje nowy człowiek do nowego życia. Czyli właśnie to jest to zwleczenie z siebie dawnego człowieka. I jeżeli to się stało, to my musimy przyoblec nowego, który się wciąż odnawia ku głębszemu poznaniu Boga według obrazu tego, który go stworzył. Czyli zobaczcie, to nie jest tak, że ja wszedłem do wody, przyjąłem chrzest, wyszedłem już, bach, nowy człowiek. Halleluja. Nie. Tu mówi, który się odnawia, czyli uświęca. Bo już jakąś drogę wykonaliśmy w uświęceniu, w odchodzeniu od grzechu. Doszliśmy do momentu, gdy przyjęliśmy chrzest wodny, żeby mieć już właśnie to czyste sumienie, bez świadomości, że grzech nas dalej obciąża, bo w chrzcie wodnym ten grzech zostaje nam odpuszczony, darowany na podstawie wiary w ofiarę Mesjasza. I później idziemy dalej. Czyli dalej jest to uświęcanie, odnawianie się tego człowieka. Doszliśmy do jakiegoś etapu, okej, ale musimy iść dalej. I to jest to, o czym tu dziś czytamy. Co ma być w naszych członkach, co ma być w naszym działaniu, czego ma nie być. To wszystko jest pokazane bardzo dobrze przez apostoła Pawła. I czytajmy teraz dalej jeszcze, od 11 rozdziału, czytamy dalej wiersza. 3 rozdział, 11 wiersz do 15 czytamy tak. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania. Barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego. Lecz wszystkim we wszystkim jest Chrystus. Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli miał ktoś zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni, a słowo Chrystusa niech was przebywa z całym swym bogactwem, wszelką mądrością. Nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha. Pod wpływem łaski śpiewajcie Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana naszego, dziękując Bogu Ojcu
przez Niego. Zobaczcie, co apostoł Paweł dalej powiedział. Najpierw z czego mamy wyjść, później co mamy zrobić jako wybrańcy Boży. Czyli mamy przyoblec właśnie te owoce Ducha, te dobre owoce. Jako dobre drzewa mamy rodzić dobre owoce. I wtedy będzie Bóg nam błogosławił, wtedy będziemy Jego ludem, wtedy będziemy w Jego ciele. Będziemy wspólnie budować ciało Chrystusa. To wszystko jest napisane. To są słowa, które nas dotyczą, bo On tego nie mówił do Galatów czy do Kolosan, ale On to mówi do nas również. Bo to, że oni byli adresatami, ok, ale On im co głosił? Ewangelię, którą otrzymał od Jezusa Chrystusa. I jednym z elementów tej Ewangelii jest to pouczenie, które dawał apostoł Paweł w różnych zborach, w różnych kościołach, jak mamy my jako wierzący, jako ludzie, którzy przyznają się do Chrystusa, do których przyznaje się Chrystus, przyznający się do Boga, do których przyznaje się Bóg, jak my mamy żyć i postępować. Właśnie w ten sposób. Przeobleccie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość. Niech sercami waszymi niech co rządzi pokój Chrystusowy, do którego zostaliście wezwani w jednym ciele, czyli w Kościele. Bo to jedno ciało to jest Kościół, to jest ciało Chrystusa. Do pokoju, nie do wojny, nie do walki, nie do gniewu, nie do złości, ale do pokoju, do miłości, do miłosierdzia. Do tego zostaliśmy powołani i to, bracia i siostry, niech będzie w naszych członkach, w naszym działaniu, w naszym postępowaniu codziennym. I jeżeli my do tego się zastosujemy, to jestem przekonany, że dużo, dużo mniej będzie problemów, dużo mniej będzie bólu, bo nawet jeżeli będzie atak z zewnątrz, to my sobie nawzajem pomożemy, my nawzajem się będziemy wspierać, czy w taki, czy inny sposób, w zależności od okoliczności potrzeby. Już to robimy i chwała Bogu. Ale jeszcze bardziej musimy, jeszcze więcej musimy, żeby nie dawać, jak czytaliśmy, miejsca diabłu. I na zakończenie mojego dzisiejszego rozważania chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Efezjan. Trochę się nagadałem, bracia i siostry, ale myślę, że to jest ważny temat, bo dał nam Bóg wiele w Biblii poznać, że prawo Boże jest ważne, że dzień, który Bóg wyznaczył, aby go święcił Boży lud, to nie jest niedziela, tylko sobota. Pokazał nam i dietę biblijną, żeby się nie zanieczyszczać wieprzowiną czy innymi nieczystymi pokarmami. Pokazał nam, że chrzest to jest chrzest w wieku dorosłym, to jest chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Żeby przyjąć chrzest, trzeba mieć wiarę, a wiemy, że w przypadku niemowlęcia jest to nieważne. Pokazał nam, że w wieczerze pańską, czy Eucharysty, jak którzy nazywają, że to jest pod dwiema postaciami, że nie pod jedną, że pokazał, że kto spożywa ciało i pije krew pańską, ten krew moją będzie miał życie w sobie. Więc nie można tylko spożywać ciało. To wszystko nam Bóg pokazał. Ale to wszystko to będzie nic, jeżeli my nawalimy w tej podstawowej kwestii, czyli życia zgodnego z Ewangelią. I gdy otworzymy wspólnie list do Efezjan, 5 rozdział, i tutaj czytamy, braterstwo, od 8 do 14 wiersza takie słowa. To już nie raz było mówione, ale myślę, że to takie będzie podsumowanie naszego dzisiejszego rozważania. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Patrzcie, co to są owoce świętości? Jakie to są światłości? Owocem bowiem światłości mamy prawość, sprawiedliwość i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu.
I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi, zbudź się ośpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. To jest dla nas wskazówka, dla nas nadzieja i pouczenie, abyśmy nie zasypiali, abyśmy naszych talentów, które nam Bóg daje, nie zakopali, aby później nie było Bożej kary i oburzenia, że byliśmy sługami leniwymi. Ale tu wyraźnie mówi, że kiedyś, gdyśmy Boga nie poznali, gdyśmy się nie nawrócili, kiedyś byliśmy ciemnością. Lecz gdy teraz, gdyśmy się nawrócili, bo gdy przychodzimy do Boga, gdy przychodzimy do Bożego światła, to tak jak tu jest powiedziane, co wychodzi, co jest oświetlone, co jest ujawnione, to jest, to widać. I to możemy wyrzucić za siebie, możemy wyjść. Bo my idziemy do Boga, my zostawiamy tego starego człowieka. Takie jest Boże pouczenie, z pomocą Chrystusa, bo sami nie damy rady, żebyśmy nie łudzili się, że sami damy radę. Nie. Ten kolega, o którym wam mówiłem, co jest alkoholikiem, ja go znam wiele lat, on nie daje rady. I ja wiem, że on sam nie da rady, choć mu się wydawało. Nie. Tyle lat i nie daje rady, niestety. I tak samo tutaj, jeżeli my chcemy być wierzącymi, czy być Bożym ludem, należeć do Bożego ludu, to musimy współpracować z Bogiem i z Mesjaszem, bo sami nie damy rady. Nie próbujmy sami. To nie znaczy, że my mamy nic nie robić. Nie, my mamy działać według tego, jak tu czytaliśmy. Miłosierdzie, pokój, miłość, uprzejmość, radość, dobroć. To wszystko ma być w naszym działaniu. Mamy wybaczać, bo i nam Chrystus wybaczył. Zobaczcie, otrzymaliśmy tak wielką łaskę. Bóg nam wybaczył. Darował nam to stare, złe życie. Każdy wie, jak żył, jak postępował. A Bóg nam to wszystko darował. I nie będzie do tego wracał. Tak samo i my nauczmy się tego. Bo nieraz się zdarza wśród chrześcijan, że przebaczone, załatwione, a po 5 latach znowu wraca. Ale wiesz, on taki, taki. Niedawno miałem taką rozmowę. A wiesz, bo on wtedy, tam to było z 15 lat temu, taki, nie? Ja mówię, siostro, ale on dzisiaj Boga wielbi, służy, śpiewa Bogu na chwałę. To już było, nie ma. Skąd wiesz, czy jest? Po co do tego wracać? I tak się dzieje, tak ma być w naszym życiu. Żebyśmy nie dawali miejsca złu, diabłu, żebyśmy my nie czynili zło, nie brali odwetu. To wszystko dzisiaj o tym czytaliśmy. Kochani, to są bardzo trudne sprawy. Ja mam tego świadomość, ale my musimy to podjąć. My musimy to wdrażać w nasze życie, w nasze serca to wprowadzać, to Boże pouczenie. Do naszych rodzin to musimy wprowadzać, do naszych domów. Kiedyś we Wrocławiu było takie słowo, gdzie Bóg mówił, krzyk w waszych domach. To się Bogu nie podoba. Nie powinno być krzyku w naszych domach, tylko spokojna rozmowa, uprzejmość, dobroć, miłosierdzie. Nie możemy się kłócić w naszych rodzinach. Nie możemy tego robić. My myślimy, że nikt tego nie widzi. Bóg to widzi. A Bóg nie jest Bogiem takim, że aha, jak tam siedzisz w czterech ścianach, nikt nie widzi, dobra, nie było tematu. Nie, Bóg to widzi. I później mówi, krzyk w waszych domach, bo to widzi. A może sąsiad za ścianą słyszał. I później sąsiad mówi do sąsiadki, mówi, ale wierzący, a tak się kłócą, nie? Tak krzyczą. Jakie my wtedy dajemy świadectwo? To są niuanse, to są takie drobiazgi, wydawałoby się. A o tym, jak czytaliśmy dzisiaj, mówi Słowo Boże, żeby tego u nas nie było. Dlatego, kochani, niech to, co dziś przeczytałem, rozważcie to w swoich sercach. Bardzo was o to proszę, bo to pozwoli nam jeszcze bardziej, aby nasza społeczność była bardziej uświęcona. Gdy będziemy stosować właśnie się do owoców ducha, a eliminować owoce ciała. To wszystko jest naprawdę ważne, bo tak jak mówiłem, bardzo dużo dał nam Bóg poznać, zrozumieć w Słowie Bożym, ale
To jest podstawą. To jest to, co musi być w każdym z nas, nad czym my musimy co dzień, bracia i siostry, pracować, codziennie się uczyć. Bo zobaczcie, teraz jeszcze mi przyszło na myśl takie, już na zakończenie, przepraszam, ale powiem to, bo myślę, że to jest ważne, żeby nas w naszym myśleniu nie zgubiła rutyna. O, ja już tyle Bogu służę, co? Już tyle przeszedłem, tyle tego. Co mi tu grozi? Bóg mnie nie odrzuci, Bóg mnie będzie trzymał. Przypomnijcie sobie, jeden prorok dostał polecenie i kazał mu Bóg, że ma iść i nigdzie nie zachodzić. I wyszedł drugi prorok i powiedział, ja też jestem prorokiem, wstąp do mnie. I on nie posłuchał Bożego polecenia, wstąpił do tego proroka, ugościł go, poszedł dalej, a później co? Lew chyba go rozdarł, tak? Z tego, co pamiętam. Czyli zobaczcie, nie igrajmy z Panem Bogiem. Że jest po to Bóg dał to słowo. Możemy dzisiaj, mamy wielką łaskę, że możemy czytać w naszym ojczystym języku, a wiemy, że było napisane po hebrajsku, czy po aramejsku, czy tam po grecku. Nie znamy tych języków, a dzisiaj możemy czytać, dzisiaj mamy możliwość sprawdzania w różnych przekładach. To jest wielka łaska Boża, że to możemy, że to mamy, ale nie wystawiajmy Boga na próbę. Pamiętacie to, co Mesjasz odpowiedział, gdy go kusił diabeł? To mówi, idź precz, szatanie, napisane jest, nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę. Pamiętajmy o tym. Bóg jest naszym sprzymierzeńcem. Pamiętajmy o tym. On jest z nami. On chce, abyśmy my doszli z Jego pomocą do mety, do celu. Niech Bóg was błogosławi, bracia i siostry. Ogłaszam teraz pół godziny przerwy.